Karatacze nasi, wyżeście są jak zdrowie. Ile was trzeba cenić, wytwórnia się dowie, fonograficzna, która was wydać nie chciała. Dziś piękno i talent wasz w calutkiej ozdobie widzą i opisują, bo bardzo żałują, że to nie oni właśnie płytę tę wydali i to nie oni w szmalu będą się kąpali. O zaiksie święty, co praw autorskich bronisz i w dziesięciolecia stadionie stoisz bramie. No jak wy to robicie? Powiedzcie nam proszę, że to wy zarabiacie i piraci w Polsce. Kończąc tę inwokację, chcę powiedzieć jedno. Jedno. Witajcie, drodzy słuchacze. Będzie to historia o człowieku prawym, odważnym i szlachetnym. Historia dziwna, ale prawdziwa. Dawno, dawno temu w Batogowskich górach wysoko, wysoko hen pod samiućkim niebem żył sobie góral, który strasznie nadużywał napojów chłodzących. Z tego powodu swarzył się ze swoją ukochaną. Pewnego dnia...
diabeł wodę mąci, pomyślał sobie góral. Wywiją, cuduję, a syna nie mogę zmajstrować. A jak trwoga, to do Boga. I poszedł góral na szczyt wygody. Uklęknął pod bacówką starego podhalańca Igora Sabaki. I tak głośno zawołał. Więcej jadła, więcej pić.
wysłuchał tej prośby Pan Bóg i górala synkiem obdarzył. Jezu Chryste, co to był za urwis? Zamiast cyca ssać, to ojcu wszystkie browary spijał. Gdy góral syna podchował, poszedł na turecką ze starą gwardią zabawić. Był lipiec, sobota, anno domini 1977. Dziwne to były czasy. W oberży pod czerwoną gwiazdą wystawiali sztukę Szekspira pod tytułem Beer or Not to Beers. Zasiedział się góral troszeczkę, sztuką się uraczył, że taki skołowany do domu wracał. I właśnie wtedy... Życie jest brutalne. Był, żył góral, trachciach i górala nie ma. Pozostało tylko potomstwo i marzenia, a góral miał takie jedno w życiu. Chciał pojechać na festiwal piosenki żołnierskiej. Nigdy mu się to nie udało, ale za to syn na grobie ojca złożył obietnicę, że zaśpiewa w koło brzegu i słowa dotrzymał. Mając zaledwie 6 lat, 6 miesięcy i 6 dni,
Pojechał tam i zaśpiewał. Pewnego razu sztuka szła, na drodze gucia spotkała, a że jej bardzo chciało się, straciła z nim kurczę cnotę. Ten szukę, którą tu widzicie, to Od tego momentu w naszym kraju wprowadzono do szkół przedmiot o nazwie przystosowanie do życia w rodzinie. A dziś nazywa się on wychowaniem seksualnym. Syn górala dostał kwiatka i starą czekoladę z NRD. I wiedział już, co chce w życiu robić. Chce zostać gwiazdą rock'n'rolla! Myślałem sobie tak, zostanę Supermanem i uratuję świat. Te wszystkie moje plany już dawno wzięły głęb, gdy zobaczyłem piersi, jak grają na scenie. I wtedy już wiedziałem, że to jest właśnie to. Chcę mieć swój własny zespół, koncertu będzie to. Chcę być jak Paulo Kuki, śpiewać tak jak on, zarabiać mnóstwo szmaru, chcę zostać gwiazdą. Chcę być gwiazdą rock'n'rolla i przyciągać wielki tłum. Chcę być gwiazdą rock'n'rolla i zabłyszczyć.
Panie Siódym, grać? Graj, kurwa! W ten sposób syn górala został piosenkarzem, a jak wiadomo, u nas to trudny zawód. Jak się nie posmaruje komu trzeba, lub bez towotu nie wlizie, to nici z kariery. I tak było z synem górala. Smarować nie miał za co, towotu nie używał. To i jeździł od Niżatyc przez Sieterz do Siedleczki i śpiewał na festynach. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten cholerny wiek młodzieńczy, gdzie hormony zaczynają wariować. Włączył syn górala kiedyś telewizor i jebudu dostał od Amora strzałą i zakochał się na zabój. Proszę Państwa,
przerywamy naszą audycję, aby podać ważny komunikat. Wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 18 roku życia, prosimy o wyłączenie sprzętu grającego, ponieważ zacznie się część objęta cenzurą. Jak myślicie, co się stało z synem górala? Nie mógł jeść, nie mógł spać. To w miacho i bania! Przecież każdy wie, że najlepszym lekarstwem na nieodwzajemnioną miłość jest... Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, jest tanie, więc pijemy je cały czas. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, a na inne niestety nie stać nas. Poszedłem raz z kumplem do knajpy, do kelnerki, mówię trzy piwa, a ona mi na to 14 złotych, proszę. A ja proszę, tyle to ja nie mam. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, więc pijemy je cały czas. Jest dobre, bo jest dobre, i tanie, a na inne niestety nie stać nam. Wyszany spojrzałem na kumpla, mówi wstawaj, stary, chodźmy stąd. Za rogiem monopol jest otwarty, kupię pryta i wypijemy go. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, pijemy je cały czas. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, a na inne niestety nie stać nam. Puściłem na niego dwa pawie, on powiedział, że fajny ze mnie gość. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, pijemy je cały czas. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, a na inne niestety nie stać nas. Obudziłem się z kumplem na kacu, a w kieszeni parę złotych jeszcze mam. Mówię, wstawaj, idziemy na wino, to jedyne, co pozostało nam. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, pijemy je cały czas. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, a na inne niestety nie stać nas. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, pijemy je cały czas. Tanie wino, jest dobre, bo jest dobre, i tanie, a na inne niestety nie stać nas. Biedny syn górala, z tej miłości do tej blondyny i z tego leczenia się znanymi w naszym kraju i chętnie stosowanymi środkami, dostał pomieszania z poplątaniem. Tak mu się w łepetynie poprzewracało, że pewnego dnia wstał i pomyślał: odchodzę.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To prawda stara jak świat i sprawdzona. Całe szczęście, że ta prawda miała zastosowanie i w tym przypadku. Gdy o wszystkim dowiedział się przyjaciel młodego górala Gienek, przyjechał do niego natychmiast wiatr we włosach, dynia, cztery liście, dwa razy zmawasz, raz z Majgeri, i przytoczył mu te słowa. We'll be right back.
jak? A co? Pomyślał sobie syn górala. W życiu trzeba się bawić, nieraz trzeba się wstawić, trzeba śmiać się i żyć na całego, bo nie wiadomo, kiedy kuczniesz kolego. A co se będę żałował? Mam kolegę w słonecznej Hiszpanii, nazywa się Johnny Marihuaneras. To pojadę do niego zabalować. Jak pomyślał, tak zrobił. Wrócił syn górala z Hiszpanii. Życiem codziennym się zajął. Siedząc kiedyś na klopie i przeglądając prasę, wyczytał takie ogłoszenie. Zadzwoń do mnie. Chcę być twoja. Podpisano Amfa Teresa. Przypomniał sobie dobre czasy. Pory na zat naciągnął.
podbiegł do telefonu i wykręcił niezły numer. Powiedzieli, że rachunek na 9 baniek jest, na dodatek jeszcze na życie mam dać żonce, a ja całą swą wypłatę oddałem Aldonce. Zero, 700, 3 0. Znowu zrobili ze mnie frajera. Zero, 700, 3 0, 3. Co ja powiem żonie dziś? 0, 7, 3, 6, 3, 0. Jestem bankrutem, co ja zrobię teraz? 0, 7, 3, 6, 3, 0. Jestem bankrutem, co ja zrobię teraz? 0, 7, 3, 6, 3, 0. Jestem bankrutem, co ja zrobię teraz? 0, 7, 3, 6, 3, 0, 3. Seks seksem, rachunki rachunkami, a nagranie nagraniem. Z przykrością i wielkim żalem muszę się już z wami rozstać. Mam nadzieję, że spotkamy się przy następnym materiale i znowu będę mógł trochę pościemniać. Kończąc, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Pamiętaj, nie dawaj tego nikomu przegrywać. Niech se idą do sklepu i niech se kupią! Ludka musi mieć nowe skrzypce, Rumun nową gitarę. Gienkowi trzeba wreszcie zrobić przeszczep włosów.
i w ogóle wiele jest potrzeb. A zespół jest biedny. A dla tych wszystkich, którzy przyczynią się do poprawy materialnej zespołu Haratacze i przy okazji walczą z piractwem, bonus! Sesji udział wzięli pierwsze skrzypce i głos Ludmiła Piestrak zwana Rudy. Drugie skrzypce i piękny głos Kinga Trześniowska. Bębny Krzysztof Panas. Bas Paweł Kończak-Gawlik. Klawisze Piotr Horacy-Łańko. Fuzon i głos Piotr Alejka-Ciuba, czyli Mały.
Rąka, Erwin Żebro! Saksofon, Sławek, Sony, Sondej, Soniecki, Spale! Waltornia, Tomek, Tito, Pietrucha! Gitara i głos, Grzegorz, Gienek, Jarosz! Gitara i głos, także Maciej Rumunczyk! Ponadto zaśpiewali Ola Czarny, Kasper Stanosz, Małgorzata Janda, Adam Asano, Dariusz Gmyrek, również pięknie zagrała na wiolonczeli, ale dzisiaj nie mogła przyjść Monika Jakubczak, a Rafał Zapaźnik zagrał na kontrabasie. Nagrywanie właśnie dokonuje się w studiu RSC w Rzeszowie, a miks odbędzie się w Krośnie w studiu OTD. Realizacja nagrań Paweł Gablin. Producentem materiału jest Dariusz Pec. Producent artystyczny zespół Haratacze. Dystrybucja Dariusz Pec. Telefon 017-853-0598. Kontakt koncertowy Sławomir Kora. Telefon 0603-208-823. A! I jeszcze jedno. Wstęp do numeru Wino nagrywał Melon na Gęta Gitarze. Jak kogoś pominięto, to przepraszam. Aha! Już sobie przypomniałem. Na CI pomocy udzielił Leszek Gazda. Wokalnie zadebiutowała Ania Lorenz. Natomiast numery Corrida i Dezodorant w całości nagrano w studiu OTD, gdzie trąbkę nagrywał nowy człowiek w zespole Paweł Krupka. Odpowiedzialnym za miksy materiału jest, był i będzie Paweł Okoniecki. Zespół serdecznie dziękuję Dawidowi, Sebastianowi i Kosie. Zespołu Slot, Zapuszczenie Garów, Dobre Serce, Pasztet Wysłany w Kosmos i wspólnie spędzony czas przy Lapino Sądeckim. A narratorem byłem ja, Krystian Gala.